Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku Submerge The Hide and Deep. Tak? Czy ja dobrze mówię? Słuchajcie, no jak tam? Jedziemy dalej z koksem. Matko boska, no patrzcie ile jeszcze tej mapy tutaj do odkrycia. Warandzie, bodkie, nasion, jezu, 10. To bym chciał. Ale dobra. Zobaczymy, co tam nasz braciszek wymyśli. Co, płyniemy? Eto, eto. Tylko czy można wejść na tą... Można spróbować. Na tą wielką wieżę tutaj. Coś tu się sypie. Nie wiem, słuchajcie, czy ja tu byłem? No nie. Dobra. A można tu zaparkować? Można. O, ty chcesz tutaj teraz kombinować. No dobra. No dobra. Nic tutaj. No to hopaj do góry w takim bądź razie. Na razie chyba jest jedna droga, co? A się pewnie zrobią dwie i będzie. Okej. Okay. Dobra, myślę, że na razie to będzie ok. Tu zjeżdżam na dół, ale ja nie wiem, czy ja chcę. A, chcę, nawet muszę. Okej. Okay. A później tam. A z tej strony, jakbyśmy tak zobaczyli. Dobra. Dobry, wiecie, punkt obserwacyjny, no nie? Co to tu fruwa tak, nie? Słyszycie to? Czy to się pali? To pochodnie. Van Nighteges Schmeges. Poczytanki. 13 z 58, rany boskie. Dobra, to będzie na tyle. Wydaje mi się, że to wszystko. Czyli zobaczcie, ile łażenia, ile drogi po to tylko, żeby książeczkę zdobyć. No ale dobra, no co?
W drogę. To jest ta wieża, ale to chciałem, bo nie wiem co to jest. No, troszeczkę mi przycina. Mamy to. Fajnie to wygląda. Ręka tytana. Ale pewnie na to wdrapać się raczej nie będzie można. Aha, czyli to są takie zabytki. No dobra. Może tam. Jestem za daleko, czy jaki czwart? Gdzie my jesteśmy? Aha, no to dobra. Tu nie. Popływamy troszkę między tymi budynkami, może znajdziemy coś. Tu dużo czarnych korzeni, więc myślę, że jak jest coś takiego. To może być tak, że tutaj będzie gdzieś ziarenko, nie? Gdzie wejść? Serio? Aha! Czekajcie, coś tu jest. Nie, to tylko takie wiecie. Strzałki niby gdzieś tu prowadzą. No. O, 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 o. Mamy coś. Korporacja, czyli jakiś budynek, wiecie, jakiś biurowiec. O Jezus, jak się zawalił. Okej. Okay. Już słyszę muszelki. Dziewięć aż, wow. Więc popróbujemy, no co? Kolejne zwierzęta. Pięć. No, no, no. Wow. Aha, bo ty tutaj możesz tak ten... wejść na górę. Tutaj nie. Słuchajcie, a tam gdzie te zwierzątka? Bo tak sobie tutaj przyszedłem, bo przyszedłem, ale... Aha, bo tędy można przejść.
Oho. Tutaj trzeba wrzucić ziarenko, dobra. No tak. Czyli tutaj ziarenko, ale można wejść wyżej, więc kurczę, powiem wam, że ewidentnie są dwie drogi tutaj. O, tutaj będzie trzeba pewnie. Czy ci biedni ludzie sami na siebie sprowadzili? Wiecie, ja wiem. Może tak być. Wow. Nie ma tu żadnej innej drogi, tylko tu. Wiecie co? Zapomniałem z tego wszystkiego. Ależ dziwnie. Bo nie wiem, ile nagrywam. I... tu mam, dobra. Zawsze sobie, wiecie, nastawiam i czas, ile nagrywam, nie? Żeby później po prostu jakoś mniej więcej sobie to, nie wiem, chyba z 10 minut już nagrywam, co? Może jeszcze z 20 i będzie. Dobra, jestem tu na górze. I dalej wyżej, tak? No nie chcę być inaczej. Ładny widok, ale powiem wam, że no nic. Tędy ziarenko przeniesiemy, to już widać. Stąd jaki piękny widok, nie? Zobaczcie. Dobra, książeczka. Dobra. Książeczki dwie. No to są też te kwiatki do zbierania, nie? Do ścian. Tylko tak szczerze, to ja nawet nie wiem, jak one to wyglądały. To. Czemu taka muza jest? Tutaj, gdzieś tutaj ten kwiat był. No ale dobra, jest tu przejście, tu jak to zrobimy? A tu możemy zejść na dół. Kurde, patrzcie, no. Jest trochę tego. Na razie ziarenko też muszę się tutaj wstrzymać, bo później tepnie nas od razu do bazy naszej. No właśnie, mamy to. I co? I już więcej nic nie zdobędę. Znaczy zdobędę, ale bym musiał się jeszcze raz tutaj wrócić, nie? A to ta głowa, nie? Czy co to jest? No, patrzcie, to jest głowa... no tak wygląda, jakby statua wolności trochę. Nie, przesadziłem, statua ma takie kolce, nie? Zupełnie inne to.
Widzicie, tu mogę te ziarenko już nieść, ale jeszcze może zejdźmy tutaj na dół. Zobaczę, co tu jest. Także ja mogę je nieść i tak naprawdę... położyć na podłogę, więc to nie ma problemu. No to jeszcze tamto jedno miejsce przeoczyłem. Ale to w sumie ono jest przy ziarenku, więc... znaczy tam, gdzie trzeba włożyć ziarenko, więc to jest może i dobre. Dobra. Piękne jest, jak oni tutaj właśnie kwitną. Fajnie to zrobione jest. W sumie to szkoda, że oni tutaj nie zostają już tak. Tylko znowu się zamieniają w te dziwne takie płomienie, czy co to jest. A, ja teraz tu przejdę, no. Mamy muszlę. Jeszcze jedną. Co, będę przy tym? Przy tym ziarenku. Na razie bym jeszcze zostawił, jeżeli to byłoby to. Pięknie. Na razie zostawię jeszcze tu ziarenko i pójdę, słuchajcie, jeszcze tam, gdzie można było taki na ten ksym wejść. Bo w sumie, o, ostatnia muszla, muszę ją zdobyć. Część stylu, trzcina. Odblokowanie stylu. Pokazaliśmy tajemnicę naszego spokoju. To był błąd. Wielki wykorzystał to do zdobycia mocy. Ciekawe, któż to taki? Któż to taki? O, tu można zejść. Pytanie, czy ja chcę? A gdzie nas to doprowadzi? Chodźcie, zobaczymy na co. A, do tego kwiatka. No widzicie, właśnie jeszcze te kwiatki się zbiera. Nie wiem, ile ich tutaj jest, ale... może jeszcze gdzieś są. Thank you.
czyli to jest powrót. Właśnie pytanie, czy tych kwiatów jest tam tyle tu w tym miejscu? Nie jestem. Nie, wszystko. Kwiatek jest tylko jeden. No, no. A my jesteśmy tu. Czyli wszystko wyczyściliśmy. Ładnie, no. Właśnie o to mi chodziło. Teraz możemy śmiało włożyć ziarenko. Co, od razu nas przeniesie, wiecie, do naszej bazy. Fajne to jest, naprawdę bardzo mi się to podoba. Tak przyjemnie zrobione, taka gra. Dla kogoś, kto nie lubi żadnych jakichś takich, wiecie, walk, ani nie jakichś takich zręcznościówek, w sensie na tyle ciężkich. 5 miejsc jeszcze do odkrycia. No i to, co pozaznaczaliśmy sobie tam gdzieś, nie? Mniej więcej. No i przenosimy się pewnie znowu, tak. Mapa jest dość spora, wiecie? Ciężko ją tak odkryć. Co ty, co wy tacy smutni? Siostra wytrwale i uparcie prowadziła ich w odległe krainy. Niestety szybko się nauczyli, że bez względu na to, gdzie poszli, historia się powtarza. To jest trochę takie smutne, powiem wam, bo to tak naprawdę biedny Taku. Nigdy nie chciałem go w to wplątać, muszę to naprawić sama. Ale Taku przecież nie pozwoli na to, ty musisz też tutaj, wiesz... Chcecie razem być w tym. Dobra. No. Pokaż, no. Gdzie byśmy mogli jeszcze sobie... No jest tego trochę, ale to są na razie tylko takie same, wiecie, znajdźkowe znajdźki tu, znajdźkowe znajdźki. No, więc... Ale patrzcie, tu nas nie było, Jezu, strasznie dużo. Ziewać mi się chce, wiecie, bo późno jest, a ja, wiecie, sobie tutaj giercuję. A co sobie będę żałował, nie? No niestety jest tutaj coś takiego, że mój komputer nie wyrabia. Nie wiem, czy to optymalizacja jest ok, czy zmniejszyłem te... A widzicie, jak się ładuje ekran, czyli po prostu, no... Ta przestrzeń wielka, to wtedy mi zaczyna tutaj to wszystko szwankować. Nie jest to może w jakiś tam sposób, wiecie... O! Teraz było. Denerwujące, niespoko, nie? Tylko, że no... Mogło być lepiej. Może kiedyś... się rozpadało. Może kiedyś kupi się jeszcze jakiś lepszy komputer. Znaczy ten jest okej, ale no... Mówię wam, te gry już to już tak... Czym dalej, tym gorzej. Są te strzałki, więc może mnie gdzieś tutaj doprowadzą. Tam też była, słuchajcie, strzałka, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że akurat tę wybrałem. Cholera wie. A tu? Jest tu gdzieś, żeby wylądować, czy coś?
wygląda, jakby ktoś. Ja muszę to otworzyć. A nie, dobra. Okej, okay, jestem gdzieś. Połazimy, zobaczymy. Co tutaj mamy? Ile muszelek? Też 9. Tam się spojrzała. A, tu otworzyłem, dobra. Mhm. Coś bym chyba musiał tu przenieść, nie? Bo ten most można wziąć i... To akurat fajne. Jakieś żaby. Dobra, frogi, nie frogi. Aha, czyli to będziemy musieli chyba tam postawić, słuchajcie, żeby sobie miejsce zrobić jakieś. Albo nie tyle miejsce, co na dalszą drogę, nie? Nie ma tu innej drogi. Idziemy dalej. Tego nie otworzę z tej strony. Dobra. O, przeoczyłbym, patrzcie. Trzeba też się wsłuchiwać w to, no nie? Bo ta muzyczka oznacza, że coś tam... Aha, to można otworzyć łodzią tylko. Tam był taki, słuchajcie, znaczek. Aki, go. No, tutaj. Dobra, mamy to. Fajnie, dobrze, że ten znaczek jest. Trochę śmiesznie, bo przecież tak naprawdę moglibyśmy na przykład tę beczkę tutaj, o, która jest, dać tu. Go!
No. Ucie panie, hotel Watna. Fajnie by było jeszcze, słuchajcie, w tym odcinku hotel zrobić, no ale nie wiem, czy mi się uda. Teraz 9. Tu nie ma nic, tak? Stąd przyszliśmy też. Dobra. Tu do góry. Myślałem, że to można przejść, dobra. Muszę się wszędzie tutaj rozglądać, bo wiecie, mogę pominąć jakieś zymsy. Koniec, nie? O! To jesteśmy! Szybko, nie? No, ale zanim to ziarenko doniesiemy, to pewnie nie będzie też takie łatwe to. Stawię na razie, bo zobaczcie, bo tutaj nie byliśmy. Aha, tu nie można wejść na górę. Tu jest coś, patrzcie. Książeczka. Dobrze. Przejdziemy. Dziękuję. Mogę się tu wdrapać? Nie. Do góry, o. Wciśnij E, aby pominąć. Nie no, wjeżdżamy na górę. O kurczę. Pogoda, powiem wam, jeszcze pobyt. A to jest woda? No, można potem dreptać. Się wody nalało tyle. A czekajcie, nie muszę chyba... No dobra, nie, bo myślałem, że muszę położyć na podłodze ziarenko, żeby móc wziąć na przykład tam jakąś znajdźkę. Tam poszło, rany boskie. A ja nie wiem, czy ja chcę na dół, tu żabka. Do budynków nie wejdziemy.
tej strony. Trochę to głupie, no ale dobra. Książeczka. Hepa, hepa. Były te grałem kiedyś taką przygodówkę. O matka, jak to się nazywało? Violet. I tam było właśnie też amuleta pieca. No tak gadała właśnie tak. Hata, amuleta pieca. Pamiętam. Jeszcze dwie takie. No, w końcu się wspinamy. Wody to się nieźle zebrało, nie? Tutaj mogę wejść na górę. No i widzicie, znowu mamy ten dylemat, że możemy iść na jedną stronę i drugą. Dwie mamy takie drogi, nie? Jeszcze w sumie nie znaleźliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy wtrynić ziarenko. O, kwiatek jest, widzicie? Na górze. Ta muzyczka jest też specyficzna. Tu jest ziarenko, dobra. Oj, to mogłem tam też pójść, cholera. Czy jacykolwiek ludzie zostali oszczędzeni przez czarnolistnik? No raczej wątpię. Nie ma tutaj w ogóle ludzi. No, mamy to. Tam nie można, naprawdę? Dziwne to, nie? No bo tutaj kwiaty i jeden pamiętnik. No to pewnie tam to musiało być. Ale tutaj pewnie dojedziemy do tego kwiatka. Tak coś czuję. Cholera, szkoda, że tam pominąłem. Tu nie mogę zejść, wiecie o co chodzi. Bym mógł zejść, to by było fajnie, to byśmy sobie poszli tam na górę. Bo jak teraz wrzucę ziarenko, to następnie wiecie, nie? No ale trudno. Jeden pamiętnik tutaj został przeoczony. Nigdy nie wiem, którą stronę mam wybrać zawsze i w którą stronę jest ziarenko, a w którym jest znajdźka, nie? A i tak musimy kończyć, więc idealny moment, żeby rzucić ziarenko.
Hotel Zakwitu. Jeszcze cztery miejsca. Dzisiaj odkryliśmy dwa. No i tak troszkę znajdziek. Na mapie jeszcze wiele do odkrycia. Troszeczkę się rozdzielili. Najpierw ich witano z otwartymi ramionami, jak swoich. Brat zaczynał wierzyć, że... A nie dokończyłem. Pewnie wy dokończyliście. Troszeczkę się oddalili od siebie, tak? Przez to. Przepraszam, Taku, ale muszę to zrobić dla nas. Co ty chcesz znowu sama robić? Jezu. To są te nasze historie, nasiona, style. Aha. A co to na przykład ze stylu? Rozumiem, że mogę... Pokaż to. Aha, i ona wtedy wygląda zupełnie inaczej. Potrójne ma takie kucyki. O, ale fajnie. A Taku wygląda inaczej też? I odblokowujemy stroje dla nich. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę sobie. J. A to? Warkocze. Okej. Wow, też ładnie. A tutaj mamy nasza łódka, styl. Pokaż ją. Aha, i takie, no wiecie, takie pierdu, nie? Można się jeszcze pobawić. Fajnie, fajnie. Zostawię sobie te warkocze, dobra? Zabytki, stworzenia, historia. No. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jedziemy sobie, popłyniemy sobie w sumie. Gdzieś jeszcze, gdzieś, no, gdzie nas nie było w sumie. Dość spora mapa, ja pierdzielę. Tutaj właśnie tą książkę jedną zostawiłem. Może gdzieś tutaj tym razem? Zobaczymy. W każdym razie bardzo wam dziękuję za dziś i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.